Przechodzimy do punktu 9. Druga część 12 sesji. Zgromadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014-2015. Bardzo proszę, pan Hałat Władysław ma głos. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka w dniu 10 listopada 2015 roku. Komisja rewizyjna w składzie Władysław Hałat, przewodniczący komisji, Andrzej Pasymowski, wiceprzewodniczący komisji, Tomasz Nalborczyk, sekretarz komisji, Adam Sopiak, członek komisji. Na podstawie uchwały nr 4/24/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia na 2015 rok planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka oraz upoważnienia do kontroli z dnia 3 listopada 2015 roku wydanego przez przewodniczącego Rady Gminy Porąbka przeprowadziła kontrolę w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014-2015. W trakcie kontroli wyjaśnień w imieniu wójta gminy udzielał pan Tomasz Sordy, kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej. Podczas kontroli komisja zapoznała się z 1. umowami zawartymi z niżej wymienionymi wykonawcami realizującymi usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg. Sołectwo Pijaków, Kółko Rolnicze Czaniec. Sołectwo Czaniec, Kółko Rolnicze Czaniec. Sołectwo Kobiernice, Kółko Rolnicze Czaniec. Sołectwo Porąbka, firma Atra, Krzysztof Fardela. 2. fakturami za zrealizowane usługi. 3. zapisami systemu monitorowania GPS dla kilku losowo wybranych dni. Wyniki kontroli. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014-2015. Zadanie zlecone wykonawcom wybranym w drodze przetargu było realizowane w sposób właściwy. Faktury przedkładane przez usługobiorców były zgodne z postanowieniami zawartych umów. W celu weryfikacji do faktur dołączone zostały zestawienia wykonanych usług potwierdzone przez działającego z ramienia Urzędu Gminy Koordynatora. Prawidłowość świadczonej usługi znajduje również potwierdzenie w zapisach systemu monitoringu pojazdów GPS wykonujących usługę. Rozliczenie sezonu zimowego pokazało niższe koszty niż pierwotnie zakładano. Niniejsze jest wynikiem właściwego nadzoru nad realizowaną usługą oraz sprzyjających warunków atmosferycznych w sezonie 2014-2015. Z uwagi na fakt, iż usługa zimowego utrzymania dróg nie obejmuje placów i innych terenów administrowanych przez gminę, tereny te są odśnieżane przez pracowników brygady remontowo-budowlanej Urzędu Gminy, komisja sugeruje, aby w latach kolejnych w sytuacji zaoszczędzenia kosztów wynikających z zimowego utrzymania dróg środki wolne przeznaczyć na dosprzętowienie wyżej wymienionej brygady remontowo-budowlanej. Szczegółowy przebieg czynności kontrolnych opracuje protokół z kontroli, który sporządzono w 3 brzmiących egzemplarzach. Otrzymali go kierownik kontrolowanej jednostki, przewodniczący Rady Gminy, Komisja Rewizyjna. No i podpis przewodniczącego komisji. Jakby ktoś chciał się zapoznać, no to w biurze Rady Gminy protokół się znajduje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy macie jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. W takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych. Pan wójt ma głos, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o zapytania tutaj, ten temat związany z ulicą Myślicką w Kujawkowie, to odpowiem Pani na piśmie, bo nie wiem, czy to dokładnie chodzi o tą drogę, która jest na niej, jesteśmy na etapie przejmowania w tej chwili, czy to działka, która tam jest parę takich problemów, które... Ja proszę o odpowiedź. Nie musimy sprawdzić dokładnie, co to za działka jest, i odpowiem Pani, jak to wygląda. W każdym razie jesteśmy na etapie przejmowania ulicy Myślickiej, żeby nie było tych tematów, o których już tak mówili, że ktoś komuś zagraża z przejazdem, chociaż mają część mieszkańców tam ma nieuregulowane stawy. Udziału w tej drodze też także. Ale to szczegółowo odpowiem, bo to jest złożony temat. Jeżeli chodzi, tutaj pan Kocęba pytał o to składowisko tyłów, to powiem tak, że myśmy ten teren, gdzie to składowisko tyłów, wnioskowali do programu Górnej Wisły. Miało tam powstać tak zwane suche poldery.
I zostało to przyjęte do tego programu, jak ostatnio mówiłem na komisji, że no, niestety ten program się coraz bardziej oddala i pewnie ten temat też z powstawaniem tych pozerów się będzie oddalał, ale też odpowiem panu na piśmie dokładnie, jak wygląda sprawa własności. To bo nie jestem w tej chwili akurat osobą, która zajmuje się tym i nie dostanę w urzędzie, także postaram się odpowiedzieć na piśmie na ten temat. A jeżeli chodzi o popioły, to wzrost cen to no, zarząd wysypiska śmieci zgodnie z umową na 3-miesięcznym wyprzedzeniem na podobie wiadomości, tym o podnoszeniu ceny za przyjmowanie popiołów. Wiązało się z tym, że to jest odpad nieprzetwarzany, który zalega bezpośrednio na wysypisku, no i podjęli taką decyzję. Możemy ładnie wystąpić do pana prezesa Pasierbka o uzasadnienie tej podwyżki, chociaż to już trochę czasu minęło. Jeżeli chodzi o działalność wysypiska, to w tym roku, w wrześniu czy początek października, pisaliśmy petycję do pana prezydenta i do zarządu wysypiska odnośnie odpadów zielonych, że nie ograniczają tych zielonych dla, jeżeli chodzi o przyrównę na wysypisku śmieci, to ta petycja została chyba nie przez wszystkie gminy, ale przez naszą, my to podpisywali. Inicjatorem była gmina Jaworze i myśmy poszczególne gminy podpisywały tą petycję odnośnie przyjmowania odpadów zielonych. Także też od czasu do czasu próbujemy tam ingerować, chociaż pan prezydent, który był niezłapy partner do takich rozmów, bo ja mi się wydaje, że z panem i władcą też i rzeczach, także. Ale myślę, że no, spróbujemy wystąpić i o uzasadnienie przez zarząd wysypiska śmieci tej podwyżki ceny, która wtedy nastąpiła. To było tyle co. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania w związku z tym? Rozumiem, że odpowiedzi są wyczerpujące. Te, które będą przekazane na piśmie, to państwo je otrzymacie oczywiście. W takim razie przechodzimy do punktu 11. Przyjęcie protokołu z 11. sesji Rady Gminy Porąbka. Czy pan Władysław Pałac jest gotowy do przedstawienia wniosku? Po zapoznaniu się z protokołem z 11. sesji Rady Gminy Porąbka stwierdzam, że został on sporządzony zgodnie z przebiegiem obrad. W wniosku z niniejszym wnoszę o przyjęcie tegoż protokołu. Bardzo dziękuję. Kto z państwa radnych jest w takim razie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Bardzo państwu dziękuję. Szanowni państwo, punkt 12. Wolne wnioski. Pozwólcie, że skoro jestem przy głosie i stoję tutaj, zajmę chwileczkę. Mianowicie poinformuję, że otrzymaliśmy informację od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, delegatury w Bielsku-Białej, dotyczącą stanu środowiska w województwie śląskim na 2014 rok. Wpłynęło to na Radę Gminy. Szanowni państwo, jest to jeden egzemplarz. Jeżeli ktoś z państwa będzie się chciał zapoznać, on będzie dostępny w biurze Rady. Także jak najbardziej zachęcam również do zapoznania się z tym stanem środowiska na naszym terenie. Jeżeli chodzi o temat szlachetnej paczki, o której rozmawialiśmy na poprzedniej komisji, również zasięgnąłem informacji, szanowni państwo, u wolontariuszy, którzy zajmują się tą rodziną, o której tutaj rozmawialiśmy, prawda, bo wybraliśmy tą jedną rodzinę. Tam, z tego co się mi udało dowiedzieć, ta rodzina już pomoc rzeczową w części otrzymała. Znalazła się rodzina, która tam doposażyła je w te ubrania częściowo w buty. Natomiast większym problemem u tej rodziny jest łazienka. Jest podobno w tragicznym stanie. No, znalazły się dwie osoby, które chcą tą łazienkę im zrobić. Natomiast te środki są od tych osób niewystarczające. Jeżeli my jako Rada zdecydujemy się im pomóc, to panie powiedziały, że gdybyśmy zebrali jakąś kwotę i dołożyli się do tej łazienki, pewnie byliby w stanie tą łazienkę tym państwu zrobić. Także jeżeli państwo nie macie nic przeciwko temu, to zrobilibyśmy to w formie finansowej. Mianowicie ja tutaj po sesji zostawię torbę. Kto z państwa będzie chciał, będzie mógł złożyć się, wrzucić do tej torby jakieś datki. Zostaną one przekazane oczywiście łącznie z tym obuwiem, który tutaj pan Szymon zakupił dla tych osób. Zostaną przekazane wolontariuszom i te środki będą właśnie przeznaczone na tą łazienkę. Oczywiście z tego co wiem, to one nie będą przeznaczone w formie finansowej dla tej rodziny konkretnie, tylko
po prostu ci Państwo się rozeznają, co ma być zakupione do tej łazienki i po prostu to, co będzie potrzebne, będzie z tych pieniędzy zakupione. No bo my sami nie kupimy, bo my nie będziemy wiedzieli, no, prawda, co tej rodzinie możemy zakupić do tej łazienki, tak? Czy to będą płytki, czy jakieś tam armatura, cokolwiek, tak? Więc jeżeli Państwo nadal podtrzymujecie tą decyzję z komisji, to tak jak powiedziałem, zostawię tutaj torbę, nie określamy jakiejś kwoty, bo to każdy z nas powinien się poczuć, jeżeli żeśmy się podjęli tego i myślę, że każdy tam coś, prawda, wróci, Szanowni Państwo. Jeszcze, Szanowni Państwo, miałbym jedną informację. Pewnie nie wszyscy o tym wiecie, chociaż już głośno o tym było, między innymi na Facebooku także była informacja, na temat osób, które podszywały się pod zbierających na tych pogorzelców właśnie pod kościołem w Czańcu. Tutaj była przeprowadzona interwencja. Bardzo czujnie okazał się nasz radny pan Tomasz Borecki. Myślę, że ponieważ to jest sołectwo Bujaków, tutaj panowie radni mają lepsze informacje i myślę, że lepiej się na ten temat wypowiedzą. Ja mam informacje, jak to wyglądało, natomiast myślę, że nakreślą to dokładniej, czy pan Władek Hałat, czy pan Grzegorz Filarski. Pan Władek, tak? Bardzo proszę. Panie Władku. Chciałem przede wszystkim serdecznie podziękować wszystkim sołectwom, sołtysom w sołectwach naszej gminy, wszystkim radnym z poszczególnych sołectw, którzy się przyczynili do powstania możliwości w ogóle tej zbiórki na terenach parafii każdego sołectwa. Nie wiem, czy Państwa interesują kwoty, które zostały zebrane, ale orientacyjnie w Bujakowie było około 6 tysięcy, Kobiernice 5800 z haczykiem, Czaniec 4300 z haczykiem, Porąbka 3800 z haczykiem. Kwoty dość znaczące, jakkolwiek by na to nie patrzeć dla tych Państwa, ponieważ no, oni są w sytuacji rzeczywiście nieciekawej. Z tego, co tak jak tu przewodniczący nadmienił, zostało nadużycie, bym powiedział, nadużycie zaufania poprzez kogoś i dzięki właśnie czujności pana Tomasza Borowskiego te panie zostały ujęte i zostaną im przedstawione, z tego co wiem, zarzuty. Sprawa została zgłoszona jako popełnienie przestępstwa, więc myślę, że w ten temat, a z takich nieoficjalnych źródeł wiem, że te panie to już można podciągnąć pod recydywę, ponieważ to nie był ten, no nieważne. To jest w zasadzie nieistotne. W każdym razie najbardziej chciałem podziękować właśnie za to, co wszyscy Państwo zrobili dla Państwa z Bujakowa i miejmy nadzieję, że więcej takich przypadków nie będzie potrzeby takiej, że nie będzie takich sytuacji, w których będzie wymagana nasza pomoc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach? Bardzo proszę, pan komendant. Bardzo proszę o zabranie głosu. Właśnie tego zaburzenia, które nam powstało, tutaj przy tym pogorzelcu, chciałbym zwrócić uwagę, że jest to prosiłbym Państwa o kontakt z osobami. Jeżeli tylko mamy osoby, które wrzucały do tych skarbonek, które fałszywy. Jak to dbało. Wrzucały pieniążki i tym kobietom. Bardzo prosił o kontakt dyżurny mojego komisariatu, ponieważ prowadzimy polskie postępowanie. Kobietom zostały przedstawione zarzuty. Oczywiście nie jest to ich pierwszy czyn, który w taki sposób dokonywały. Mam nadzieję, że sąd już w najbliższym czasie odniesie się jakoś do postępowania tychże osób. Także jeszcze raz, jak Państwu dziękuję bardzo za zaangażowanie, za czujność, bo szkodzi to naszemu społeczeństwu. I proszę o kontakt poszkodowanych panów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Tomasz. Ja może właśnie w kwestii tego, że to ludzie dziękują. Nie ma za co, bo wydaje mi się, że każdy, będąc w mojej sytuacji, zrobiłby to samo. Szkoda tylko, że nie wiem, jak panie komendancie, czy jest wiadomość jakakolwiek, czy jest możliwość odzyskania jakichkolwiek pieniędzy, które te panie miały, bo nie wiem, z tego co nie miałem zbyt wiele przy sobie wtedy, jak to tak. One miały właśnie bardzo niską ilość pieniędzy, także nie ma chyba czego dołożyć. Przykro mi właśnie tylko z tego powodu, że te pieniądze, które mogły być przekazane dla rodziny, które rzeczywiście tego potrzebuje, no ale niestety będzie nikła szansa na to, że te pieniądze. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze w wolnych wnioskach chciałby zabrać głos? Pani Marta Tryzajanów, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, ja mam tylko takie pytanie też również do Pana, na jakim etapie jest nasz statut, bo jak tutaj Pan Adam sobie zauważył, status stary tak zwany jest dalej w użyciu, myśmy pracowali w zeszłej kadencji nad statutem. I dobrze by było do tego wrócić. Już Pani odpowie, Pani Marto, nawet dzisiaj akurat informowaliśmy się na ten temat, no niestety statut jest cały czas na dzorze i nie wiem, jest szansa jakaś w najbliższym czasie, żeby to... No w tym roku na pewno jest, tego co wiem, także no nic nie jestem w stanie zrobić. Trzeba zacząć nową. A wiem, że mamy teraz tam fajną panią w nadzorze, także... Ja tylko usłyszałam, proszę Państwa, że zgodnie z opinią nadzoru prawnego nasz statut jest bardzo nowoczesny. Ale to jest tylko informacja. Dziękuję bardzo Pani Eugenia, która chciała. Tak? Jeśli mogę zapytać Panią Mecenas, a czy nadzór to mamy zobligowany jakimś terminem? Nie no, proszę Państwa, możemy, oczywiście możemy podjąć we własnym zakresie uchwałę i uchwalić statut. Natomiast no, biorąc pod uwagę rangę tego dokumentu, byłoby to bardzo ryzykowne, bo automatycznie no, pracowalibyśmy już pewnie na nowym statucie, natomiast mogłoby się okazać, bo nadzór też potrzebuje dużo czasu, żeby później sprawdzić dany dokument, tym bardziej, że on jest bardzo obszerny, że działaliśmy na podstawie statutu, którego postanowienia później zostały zakwestionowane, więc no, postaram się przyspieszyć to, natomiast nie ukrywam, że jest mi też niezręcznie już kolejny raz pytać. Ja już o to mówię w czerwcu, więc ten statut, jak sądzę, jest tam co najmniej ponad pół roku, tak? Tak. No już myślę, że już tyle jest. Dziękuję bardzo. Panie Eugenie Kulacia, teraz głos jeszcze. W imieniu mieszkańców Bukowca Dolnego zostałam poproszona, aby podziękować panu wójtowi i panu zastępcy o ogromną pomoc okazaną nam w uruchomieniu przystanku autobusowego dodatkowego przy Bepisie. Od dnia dzisiejszego mieszkańcy mogą korzystać z tego przystanku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, Szanowni Państwo, bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję Komisji Uchwał Wniosków za pracę. Dziękuję Państwa radnym. Dziękuję zaproszonym gościom. I w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 11. sesję Rady Gminy Porąbka. Szanowni Państwo, jeszcze sekundę. To, co powiedziałem. Ja tutaj mam akurat torbę z panem. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, to tyle tam.